kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będziemy ubierać choinkę, w którym będziemy dekorować mieszkanie. Z tych rzeczy, które uda mi się znaleźć, odkopać z zeszłego roku, wszystko co znajdę opowiem Wam skąd mam. Zobaczycie jak w tym roku będzie wyglądać nasza nowa choinka, bo mamy ją pierwszy rok teraz. No i co, zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, jeżeli lubicie tematykę świąteczną, ja uwielbiam i już nie mogę się doczekać świąt, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na dole. No i co, zaczynamy dekorowanie. Kochani, jak widzieliście, udało nam się ubrać choinkę w troszeczkę innym stylu niż się spodziewałam, bo myślałam, że będę do Was gadać, ale teraz też mogę pogadać. Choinkę już ubraliśmy, mamy światełka, mamy bombki, mamy wszystko i znaleźliśmy jeszcze jeden worek z dekoracjami, tylko nie umiem go otworzyć, nie umiem go rozwiązać. Wszędzie jest brokat z tej choinki. Powiem Wam, ona jest przepiękna, ale tak się z niej sypie niemiłosiernie, że o... Super. Zobaczcie, w zeszłym roku w Pepco kupiłam taką piękną gwiazdkę szklaną. Więc mamy gwiazdkę. Następnie mamy lampeczki w śnieżynki. Też z Pepco. Następnie mamy taką choinkę. Nawet jeszcze mam cenę za 7,99 z Pepco. Również będzie na jakąś dekorację okienną. Następnie mamy takie dwa świąteczne buty. To było pozostałość po prezentach, które dostaliśmy kiedyś, które tak pięknie były zapakowane. I teraz służą nam jako po prostu dekoracja mieszkania, więc to są dwie kolejne rzeczy. Następnie mamy kolejną gwiazdkę, tym razem taki kontur gwiazdki i srebrną również. I chyba ostatnie dwie rzeczy, tak, to są takie krasnale zrobione ręcznie przez moją mamę w zeszłym roku. Moja mama zajmuje się właśnie różnymi takimi robótkami ręcznymi. Tak samo jak widzieliście ten wieniec, który powiesiłam na drzwi, też zrobiony przez moją mamę. No i właśnie takie dwa piękne krasnale. Tu jest chyba dziewczynka. O nie, spada. Nie, to jest chłopczyk. Tu jest dziewczynka, bo ma takie piękne warkocze. Zobaczcie, jakie słodziaki. No gdzieś w Kiku pewnie albo w Home & You zapłacilibyście ze 150 zł za taki zestaw, a moja mama robi takie dużo, dużo taniej. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą reklamówkę. Mam tutaj jeszcze wyciągnięte takie świeczniki. Ten świecznik również jest zrobiony przez moją mamę, jak widzicie, ze słoika. Jak bardzo ciekawe rzeczy można stworzyć właśnie po jakichś pudełkach, słoikach. To było chyba nawet z zupki dla mojej siostry. Mama to pomalowała farbą, okleiła tutaj takie... wkleiła, nie wiem co to jest. Jest chyba jakaś farbka, ale pięknie to wygląda na przykład w łazience. I tutaj mam jeszcze właśnie dwa świeczniki, które co roku daję do łazienki. Z taką gwiazdką i z choinką, z cyrkoniami, takie szare. W środku dajmy zwykłe podgrzewacze i przepięknie
wyglądają. Więc to by było chyba na tyle ze wszystkich dekoracji takich domowych, które mamy. Tam widzicie tego wielkiego Mikołaja, którego podkradłam w zeszłym roku mojej mamie, bo miała dwa takie wielkie. Kiedyś babcia nam przywiozła z Holandii. Także mam jednego takiego dużego Mikołaja. Jeszcze nie wiem, gdzie docelowo go postawię, czy tam zostanie, czy gdzieś indziej. Ale na pewno pojawią się jeszcze jakieś dekoracje, bo tak w sumie, no tak licho w tym roku z tymi dekoracjami, mam wrażenie. Więc na pewno pojawi się coś ciekawego, a ja idę to rozłożyć i pokażę Wam efekt końcowy. Dobrze, kochani, więc udało mi się ogarnąć dekoracje już w całym domu. Tych, co miałam, te, które znalazłam, to już udekorowałam dom i chciałabym Wam pokazać, jak to wszystko ostatecznie wygląda. Jeśli chodzi o sypialnię, to tutaj zmieniły się jedynie tak naprawdę lampki. Te lampki tutaj, cotton ballsy, zrobiła moja mama. Mówiłam Wam, że moja mama to jest człowiek orkiestra. Więc tak, tutaj na pewno zmienią się jeszcze poduszki na świąteczne, ale muszę je dokupić, bo nie mam w takim małym rozmiarze. A tutaj dostaliśmy w gratisie w ogóle z choinką, o czym nie wiedziałam, właśnie takie lampki. Więc stwierdziłam, że powieszę je sobie tutaj właśnie przy mojej toaletce i powiem Wam, że super to wygląda. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o przedpokój, to powiesiłam takie lampki z zeszłego roku. To są takie lampki zwykłe z Pepco, w takie śnieżynki. Widziałam, że w tym roku też są. Więc lećcie i kupujcie. O nie, 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 nie spadaj mi stąd. Dobra. I na razie tutaj postawiłam tego wielkiego Mikołaja, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie go mam. Jeśli chodzi o łazienkę, to tutaj postawiłam te świeczniki. Tu jest moja świeca z Ikei. I tak. No i tutaj przy zlewie mam tą ten świecznik od mojej mamy, który mi zrobiła, więc z łazienki to tyle. I lecimy do salonu. Jeżeli chodzi o salon, to mam tutaj mój dyfuzor, taki nawilżacz powietrza. Mam mój kominek z woskami z Yankee Candle ułamany. Nie patrzcie, moja gadka niestety zbiła. Dalej postawiłam tutaj te skarpety i tą choinkę. Tutaj na razie dałam moją palmę. Musiałam zrobić miejsce na choinkę, więc moje palmy musiały zmienić miejsce na razie, ale tutaj mam te moje dwa krasnale. Tutaj na parapecie mam lampion, który dostałam na urodziny od mojej kuzynki. Też takie lampeczki, oczywiście z Pepco. Te dwie gwiazdki też są z Pepco. Tutaj mam takie świeczniki, które dostałam od mojej mamy. I tutaj jest zeszłoroczna kolekcja świeczek, również z Pepco, tylko że już się wypaliła. Ale ja tam daję podgrzewacz i na nowo to palę. No i oczywiście najważniejsza, czyli choinka. Nie patrzcie na pranie. Ale tak wygląda nasza choinka w tym roku. To jest właśnie ta nowa choinka, którą dopiero w tym roku mamy pierwszy raz. I powiem Wam, że ona jest przepiękna. Natomiast ten brokat tutaj tak się sypie niemiłosiernie. Ale jak już się ją ułoży i poodkurza, to jest w porządku. Jeżeli chodzi o sofę, to mam takie poszewki, oczywiście z Pepco, z zeszłego roku. Mam jeszcze dwie tutaj. Nie wiem, czy z Pepco, ale nie mam takich poduszek, więc muszę kupić takie wypełnienia. I żeby nie zapomnieć, to je sobie tam odłożyłam. I mam dwie. Nie tą. O, i jak widzicie, mam dwie takie poszewki. Bardzo mi się spodobały. Są też w tym roku, więc jeżeli jesteście ciekawi, Wam się podobają, to lećcie do Pepco. Jak się nie mylę, są za dyszkę, więc super. I mają takie pompony na końcach urocze. No i oczywiście nie może być świąt bez świątecznych kubków. Na razie mamy tylko dwa. Ale one są z Pepco, no i już oczywiście mandarynki, herbatka, choinka, pranie. I będziemy oglądać Grincha, także życzę Wam, kochani, miłego wieczoru. Dziękuję ślicznie za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa, pa!